Agrotech Junoszyn. Rodzinna firma z doświadczeniem w branży rolniczej. Autoryzowany przedstawiciel firmy BVL. Jesteśmy w Dłoni, w rolniczym gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu. Gospodarstwo z tradycjami i wieloletnią historią, gdzie studenci od wielu lat odbywają praktyki zawodowe. Pokażemy i ocenimy Państwu wóz paszowy BVL użytkowany w gospodarstwie od 3 lat. Znajdujemy się właśnie w gospodarstwie Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Dłoni. Mamy tutaj 177 krów dojnych, całego bydła jest 460 sztuk. Wydajność wynosi około 10 tysięcy. Jesteśmy użytkownikami paszowozu BVL, którego użytkujemy od 3 lat. Obecnie do paszowozu przede wszystkim idzie siano kiszonka z lucerny, siano kiszonka z mieszanki gorzowskiej, oprócz tego wysłodki, muto browarniane. Dodajemy też melasę, wodę, żeby zwiększyć wilgotność TMR-u. Dodajemy też ługowane zboże, które jest wcześniej przygotowane. Oprócz tego do paszowozu dodajemy 5 kilo paszy treściwej gdzieś na sztukę. No i podstawą jest oczywiście kiszonka z kukurydzy. Mieszamy dziennie 4 paszowozy, jeden dla byków, jeden dla jałowizny, w tym też dla krów zasuszonych, no i 2 dla krów mlecznych. W paszy dla krów mlecznych znajduje się kukurydza, jęczmień, śruta rzepakowa, śruta sojowa, otręby pszenne, z dodatków mineralnych, premiks oczywiście jest podstawowy, kreda pastewna, sól, fosforan jednowapniowy, też środek na przegrzewanie się kiszonki, tłuszcz chroniony i to jest wszystko. Wcześniejszym paszowozem był paszowóz, w którym robiliśmy gdzieś około 2,5 do 3 ton paszy. Po zmianie paszowozu zdecydowanie wzrosła też nam wydajność, poprawiła się struktura TMR-u, jest ona drobniejsza, bardziej wyrównana, krowy też nie przebierają TMR-u. No, nie wyobrażam sobie po prostu żywienia krów i osiągnięcia wymaganej wydajności bez paszowozu. Jestem zadowolona z tego paszowozu zdecydowanie. Myślę, że pracownicy również nie mają nic przeciwko. Dużo lepiej się operuje pracownikowi, który jest na fabrykacji. Też może zrobić szybciej tą paszę, a to jest bardzo ważne. Jesteśmy zadowoleni z paszowozu firmy BVL. Poprawia zdecydowanie jakość i szybkość pracy. Zdecydowanie poprawił strukturę zadawanego TMR-u i uzyskiwane wyniki produkcyjne na fermie. Agrotech Junoszyn. Autoryzowany przedstawiciel firmy BVL. Techniczna obsługa rolnictwa. Sprzedaż maszyn, serwis, części.